Dobry wieczór, szczęść Boże, dzień dobry. Moi kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w naszym kolejnym wieczornym spotkaniu. Zasyp, jak, owym, jak zresztą codziennie to słyszycie na początku tych naszych spotkań. Kochani, bardzo się cieszę, że znowu przez chwilę się wspólnie spotkamy, pomodlimy, oddamy Panu Bogu i poprosimy o Jego, o jego łaskę. Konie dzisiaj czwartek, czyli jak zawsze nasze różne wspomnienia świętych. Dzisiaj, kochani, bardzo fajny święty, znany bardzo wielu ludziom, tylko nawet prawdopodobnie niektórzy nie wiedzą, że go znają, że to właśnie o niego chodzi, ale zaraz wytłumaczę dlaczego. Dzisiaj święty Szymon Stok, czyli inaczej święty Szymon Pień, zakonnik. Bardzo ładna historia. Szymon urodził się w 1175 roku w hrabstwie Kentów Anglii. Jako młodzieniec opuścił dom rodzinny i udał się na Pustkowie, i tu kocham te wyrażenia kochani z różnych biografii, bo to wam teraz czytam z takiej biografii, udał się na Pustkowie, by tam poświęcić się wyłącznie życiu bogomyślnemu. Strasznie lubię takie wyrażenia. Życie bogomyślne. Oczywiście jest to coś pięknego, bo to jest życie według Bożego myślenia, nie? Albo w myśleniu tylko o Bogu. Ale można jakoś tak normalnie, nie? Cele urządził sobie w pniu Starego Dębu. Właśnie stąd jego drugie imię, czyli Szymon Pień, to jest po angielsku ten stok. To bardzo ciekawe, nie? Szymon Pieniak, tak można by powiedzieć. Żeby tylko nie myśleć, że pieniacz, bo to zupełnie coś innego. Kiedy Turcy zmusili karmelitów do opuszczenia Ziemi Świętej, oni przybyli do Anglii. To jest 1237 rok. I Szymon wtedy wstąpił do tego kontemplacyjnego zakonu i w roku 45 na kapitule wybrano go generałem tego zakonu. Podczas jego kadencji karmelicy stali się popularnym zakonem w całej Europie, dlatego że do tej pory mieszkając na pustkowiach, nie? W Eremach, zaczęli teraz podejmować obowiązki duszpasterskie w miastach. Zobaczcie, my teraz znamy karmelitów jakby z miast, znamy ich, mamy z nimi normalny kontakt, nie są już tylko pustelnicy, nie? To właśnie Szymon Stok, Szymon Pień zmienił tą regułę karmelitów. Szymon jest jednak przede wszystkim znany, i właśnie tu mówię, że możecie go bardzo wielu znać, w związku z nabożeństwem szkapleża. Bo to właśnie on w roku 1251 miał taką wizję, podczas której Maryja miała mu wręczyć szkapleż, i jakby zapewnić go, że wszyscy, którzy będą go nosić, będą się cieszyli szczególnym błogosławieństwem. Szkaplerz, kochani, to jest taki długi, rozcięty po bokach płaszcz bez rękawów. Różne zakony mają różne wersje. U nas na przykład yy, yy, szkaplerz to jest taki ten pas, który nosimy, w sensie taki ten długi, pionowy pas, który nosimy na przodzie habitu. Mamy oczywiście inną historię, jak go dostaliśmy, bo to jeden z naszych świętych dostał go od Matki Bożej. Wszystkie zakony tak mają to ciekawe. Yy, te szkableże mają, kochani, oczywiście różne kolory, różne kształty, w zależności od zakonu, białe, czarne, brązowe i tak dalej. Szkaplerz karmelitański, przybrał taką okrojoną formę dwóch płócienek zawieszonych na szyi albo medalika, na którym jest przedstawiony. Kochani, wielu z was taki szkap też pewnie nosi, albo o nim pewnie słyszała. To się wiąże oczywiście z modlitwą codzienną, no i właśnie z tą obietnicą specjalnego błogosławieństwa Matki Bożej. Szemon Stock zmarł 16 maja 1265 roku w Bordeaux podczas wizytacji jednego z francuskich klasztorów. Jest też autorem wielu dzieł chrześcijańskich i hymnów o Matce Bożej. Ale co ciekawe w ogóle. Bardzo często się go przedstawia na różnych obrazach i tak dalej, oczywiście jako mnicha w chabicie, Karmelitów. Ale czasem jest pokazywany z Matką Bożą, która mu oczywiście wręcza ten szkaplerz, ale też razem z nim wyprowadza duszę z czyśćca. A nie dlatego, że kochani, w tej modlitwie też jest jakby, jakby duża taka intencja za zmarłych. Czyli to jest taki wyprowadziciel ludzi z czyśćca. No On razem z Maryją robią taki eksodus tych, którzy tam siedzą w czystcu, żeby jak najszybciej ich stamtąd wyprowadzić. Uważam, że w ogóle bardzo piękna postać, tak jak mówię, no wielu z nas bliska, chociaż może nie do końca kojarzymy, że to właśnie on, że tak powiem, wymyślił, jeżeli tak można powiedzieć, tą najbardziej popularną, czyli tą karmelitańską wersję szkaplerza. Kochani! Pytanie dzisiaj, oczywiście do rachunku sumienia i to pytanie mi się nasunęło w związku z tym ostatnim, z tym jego, wiecie, obrazem właśnie wyprowadzającym, kiedy on wyprowadza ludzi z czyszca. Kiedy nie byłem kilka dni temu, może widzieliście na Instagramie, byłem w Myszkowie, bo akurat mieliśmy trasę w Częstochowie, więc skoczyłem na bok do Myszkowa czyli do mojego rodzinnego miasta, na grup moich rodziców, żeby się chwilę z nimi spotkać, żeby się chwilę pomodlić, bo już jakiś czas temu tam byłem. I kochani, no właśnie, jak to jest z naszą modlitwą za zmarłych? Kochani, wiem, że pewnie niektórzy oczywiście macie dużo takiej modlitwy sobie, szczególnie jeżeli kogoś właśnie straciliście, nie? Ale może jest tak, kochani, bo często jest tak, że jakby, no, może jesteście w takim wieku, że jeszcze żeście, nie wiem, nie potracili rodziców, nie potracili rodzeństwa, nie macie kogoś takiego, wiecie, natychmiastowo blisko zmarłego, Zobaczcie, w takich sytuacjach rzadko się modlimy za zmarłych, nie? Jasne, jak przychodzą, nie wiem, tam Wszystkich Świętych albo jakieś inne okazje specjalne, czymsza za kogoś, no to się modlimy. Ale chyba kochani, niewielu z nas ma taki codzienny na modlitwy za zmarłych. My konie w zakonie mamy tak, że przed każdym posiłkiem modlimy się za zmarłych. Czyli trzy razy dziennie. Mamy specjalną modlitwę. Na obiedzie szczególnie, bo tam wtedy czytamy w ogóle wspomnienia naszych zmarłych braci. Czyli jeżeli dzisiaj jest jakaś data, kiedy któryś z braci umarł, tam ileś lat temu, ale właśnie tego dnia, to zawsze czytamy jego krótki biogram. Codziennie. Codziennie. Że jakby staramy się nie zapomnieć o braciach, którzy już odeszli i się modlimy za nich zawsze. Przed posiłkiem. Kani, no właśnie, rachunek sumienia dzisiaj. Jak to jest? Czy żeś zupełnie nie zapomniał o zmarłych? Czy się modlisz za nich? Czy pamiętasz? Czy odwiedzasz? Groby, nie przy okazji wszystkich świętych, ale częściej. Czy po prostu okazuje że miłość, bo do tego to chodzi, to nie chodzi znowu o jakieś to nie wiadomo jakie obowiązki chrześcijańskie, tylko o miłość. O miłość. Pomyślcie, kochani. A czy czasem w ogóle się wam zdarza, na przykład, pomodlić za zmarłych, nie waszych bliskich? Co w się sensie w ogóle. Jest też, uważam, bardzo piękna taka modlitwa, wiecie, za zmarłych, które akurat... nasze znaczy za, za, za zmarłych, za tych, którzy teraz odchodzą, czyli za sekundkę będą zmarli. To jest bardzo ładna modlitwa, nie? Że, panie, prosimy cię za tych, którzy w tej chwili odchodzą z tego świata. Takie ich wyprawianie w drogę, nie? Koniec zróbmy dzisiaj, chyba nie robiliśmy jeszcze takiego rachunku sumienia, z tej naszej miłości i z naszej troski o zmarłych. Panie Jezu, polecamy Ci wszystkich zmarłych, tych naszych bliskich i tych, których nie znamy. Szczególnie polecamy Ci tych zmarłych, za których się nikt nie modli, o których nikt nie pamięta. Panie Jezu, oddajemy Ci ich wszystkich, prosimy Cię oczyść to, co trzeba w nich oczyścić, przyprowadź ich do swojego domu, niech zasiądą za Twoim stołem i spraw, żebyśmy kiedyś mogli się wszyscy u Ciebie razem w Twoim domu, przy Twoim stole spotkać. Bardzo Ci o to prosimy, niech tak się stanie. Amen. Kochani, przyjmijcie oczywiście na koniec błogosławieństwo. Pan z wami. Niech Was błogosławi Bóg wszechmogący, ojciec i syn i duch święty. Amen. Śpijcie dobrze, śpijcie najlepiej, śpijcie w pokoju Chrystusa, kochani. Niech to będzie dobra, piękna noc i do zobaczenia, do usłyszenia. Już jutro. Wszystkiego dobrego z Bogiem. Ściskam Was. Papa. Pa.